Socjalista z przekonań to ja jestem od czasu II wojny światowej. Co prawda nie byłem wtedy w organizacjach socjalistycznych, tylko po prostu w Armii Krajowej, najpierw w Szarych Szeregach, potem w pułku Baszta. No, ale już wtedy zdarzały mi się kontakty z socjalistami, na przykład jednego z braci Wódkę, ludzi, czyli to byli ludzie z grupy Płomieni, a jednocześnie z Szarych Szeregów. Jednego z braci Wódkę poznałem w tym czasie i po krótkiej rozmowie dogadaliśmy się, że on jest bardziej może dojrzałym, ja mniej dojrzałem, ale że jesteśmy socjalistami. Nic dziwnego, że kiedy powstała koncepcja, by odnowić Polską Partię Socjalistyczną, że znalazłem się wśród tych, którzy tę partię utworzyli, a ze względu na swoją biografię, wiek i różne tego rodzaju elementy, zostałem przewodniczącym. Jest tak trochę sobie samemu przyglądam się ze zdziwieniem, że czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie, że z takim uporem ciągle jestem socjalistą przez tak długi czas. Mam nadzieję jednak, że ta partia dzisiaj słaba, że niezbyt liczna, że jeszcze odegra dużą i pozytywną rolę w życiu Polski, a dużo się trzeba będzie oczywiście uczyć, bo dzisiejszy socjalizm, socjaldemokracja w Europie jest to zupełnie co innego niż to było lat kilkadziesiąt temu. Będziemy musieli się uczyć przede wszystkim u Szwedów moim zdaniem, ale i u innych również. Myślę, że czas, w którym naprawdę będziemy mogli odegrać rolę współkształtującą życie kraju, to przyjdzie dopiero za kilka lat. W tej chwili trzeba przełamać przede wszystkim ogromną i zrozumiałą niechęć do słowa socjalizm. Ilekroć się spotykam gdzieś publicznie z ludźmi i rozmawiamy na ten temat, tylekroć widzę, jakie to będzie trudne. Jednocześnie mam nadzieję, wynikająco stąd, że na ogół sala, z którą rozmawiam, po tej rozmowie czuję to i słyszę zresztą z tego, co mówią, przynajmniej trochę swój stosunek do socjalizmu zmienia, co nie znaczy, że staję się socjalistami, zwolennikami socjalizmu, ale ci, którzy zdecydowanie są innych poglądów i nigdy do Polskiej Partii Socjalistycznej nie wejdą jako członkowie, ani nawet jako, nie będą jako sympatycy na nią głosować w przyszłości, to nawet ci na ogół po tej rozmowie przekonują się, że nie należy, nieprzyzwoicie byłoby mieszać te dwa pojęcia socjalizmu, to, które dla mnie jest ważne, i to, którym operują komuniści, których traktuję tutaj pod tym względem po prostu jako złodziei, którzy przywłaszczyli sobie słowo, do którego nie mieli najmniejszego prawa.